Słuchajcie, no więc ta bluzka skończona, tak się prezentuje, no jestem nią zachwycona, naprawdę, jestem zachwycona, także się cieszę, piję w moim pięknym kubku kawę i zdecydowałam, że czas najwyższy dać Wam jakąś informację a propos tego, co u mnie, co dziergam i co się dzieje. I przyniosłam tutaj moje 3 torby projektowe aktualne, więc zacznijmy od tego, co u mnie na drutach. Zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, że ten film ma napisy, więc słuchajcie. Pierwszy bardzo niespodziewany projekt, natomiast idzie jak po maśle. Uwielbiam Anker Sweater. Proszę bardzo. Robię już body, oddzieliłam już rękawki. Robię w rozmiarze 6-9. Proszę. I zdecydowałam, że robię go całego w paski. Także tak się prezentuje zestawienie kolorystyczne. Dajcie znać, co myślicie. Trochę chłodne, tu takie delikatne przejścia, taki zestaw, no wspaniałe dla bobasów jest to, nie? Że on jest taki zgrabniutki tutaj i można zrobić taką dziurę, a wiadomo, że z małymi bobasami to zawsze różnie bywa i lepiej mieć wygodę, a nie się spinać, że tam przekładać tą główkę małą wiotką taką, więc zawsze mnie to stresowało, więc tutaj mam nadzieję, że się sprawdzi. No i co, bardzo mi satysfakcjonuje ten udzierg i podoba mi się to połączenie kolorów. No nie mogę się doczekać, także idziemy tutaj w dół już pod pachą, oddzielone rękawki, no i to jest projekt, który robię. Robię go z 2 włóczek musa, które zamówiłam właśnie, ostatnio mogłyście zobaczyć w unboxingu razem z moją japońską bawełną na torbę, o której też wspomnę. I musa to jest Superwash Merino, DK grubość. Co my tu mamy? W 50 gramach 100 metrów dokładnie, 100% Merino Superwash, to są te 2 kolory, a pozostałe to jest Big Merino z Dropsa Mix. To może Wam powiem tak, musa, a nie mam szarego chyba metki. Na poprzednim filmie na pewno była, o, nie, mam musa, kolor szary to jest kolor 0070, a ten kolor taki jasny, łososiowy, to jest kolor 0020. Potem mam tak, taki fioletowy Merino od Dropsa 11 i ten niebieski to też jest Big Merino od Dropsa kolor 06. Także to jest moje połączenie. Tutaj widzę, latają mi papierki od Zuzy z Time to Knit z zamówienia. Co ja tu jeszcze mam? Więc to moja pierwsza torebka. Jeśli szukacie wspaniałej torby projektowej, to Monika Knit Astore. Takie właśnie robi, więc zapraszam Was do niej. Druga kosmetyczka moja to w ogóle taka kosmetyczka mojej córki. Używałam ją właśnie, jak była mała. Widzę, że jest bardzo tutaj gotowa do prania. Taka po prostu pikowana. Bardzo to lubię. I tutaj właśnie mam resztki jakieś po tym topie. No i mam moją Elizabetkę oddzieloną, słuchajcie. Nadal po nią nie sięgnęłam. Czuję, że to będzie jakiś ufok. Także już przerzucona na druty, czeka. Nie sięgnęłam po nią od ostatniego razu. Życie pisze własne scenariusze, jak wiemy, co się z tym sprzeczać. Wypijmy za to, żeby częściej było po naszej myśli, ale wiadomo, że nie da się tego zaplanować. Ostatni, najbardziej ekscytujący projekt. I taki, który wbrew pozorom sprawia mi też dużo trudności, bo ten ściek nie jest wcale prosty. Mianowicie moja Julia Buck już rośnie w górę, zrobiłam dno. Dno? Dziwnie teraz mi brzmi to słowo. Zrobiłam dno, mogła to być czapka na kogoś, ale nie jest. I zaczęłam już ściek tutaj w górę. Otwarty ściek, tak się nazywa, open stitch. Powiem Wam, że nie jest to proste i jeżeli chodzi o siłę, jaką muszę dać w nadgarstku, to kojarzy mi się to z takim poziomem wymagania. Jest to tak samo wymagające, brawo, brawo, umiesz mówić po polsku. Jest to tak samo wymagające jak szydełko, tak się czuję. Ogólnie ta włóczka sprawia wrażenie papierowego sznurka. Nie wiem, czy słyszycie. Tu w ogóle jestem zawiedziona, bo tutaj już na samym początku poplątały mi się te 3 nitki. Przez to, że jedna z tych włóczek
Z jednej z tych włóczek biorę tylko od środka, a z jednej biorę i z środka, i z zewnątrz, żeby te dwa motki wtedy wystarczają, bo robimy z trzech nitek, ale jeżeli chodzi o długość jakby tych włóczek, to dwa motki wystarczają. No ale przez to, że biorę z środka i z zewnątrz, poplątały mi się te włóczki dosłownie na trzecim rzędzie. Tam jest tak ciasno, dodaje się oczka. I w końcu odcięłam to i rozplątałam łatwiej, jakby odcinając, zaczynając od nowa, szukając. Nie mogłam tego rozplątać, myślałam, że oszaleję. Więc mam tutaj jeszcze dużo nitek do chowania, więcej niż normalnie bym miała. Nie mogę się doczekać, w ogóle nawet z tym wygląda świetnie. Nie mogę się jej doczekać. Ogólnie nie wiem czemu, wydawało mi się, że będzie żywszy ten kolor. Nie wiem, jak on Wam się jawi tutaj w kamerze. Myślałam, że on będzie taki bardziej soczysty. Nadal jest intensywny, no ale nie jest aż tak soczysty, jak myślałam. Także to mam małe zdziwienie. Ale to nic, także robię już w górę i bardzo, bardzo się cieszę z tego projektu. Sprawia mi radość patrzenie, jak rośnie, bo nie miałam za dużo czasu na niego, ale rośnie, także to jest najważniejsze. Dobra, słuchajcie, no i co na książkach? Co na Kindlu? Co u mnie w sprawie książek? Ostatnio rozliczyłam się, chciałam Wam powiedzieć, że ostatnio rozliczyłam się, bo dostałam karę. Spóźniłam się z odbiorem książek i miałam karę 3,20. Bardzo mi z tego powodu jest przykro. No ale dobra, mea culpa, wiedziałam, że tak się stało. Życie, choroby, plany i w ogóle wiecie, jak to jest, nie? Wypijmy zdrowie za to, żeby już tak nie było. Więc oddałam i miałam dosłownie 5 minut, żeby się rozejrzeć. Chciałam cokolwiek chwycić, ale się bardzo spieszyłam. Już moim celem było przede wszystkim oddanie tych książek, ale mówię, dobra, jak już oddaję, to coś chwycę, bo już nigdy nie zajdę do tej biblioteki. Uwaga, uwaga. Dwie pozycje. Pierwsza. To książka z serii wydawnictwa Czarnego, która nazywa się Sulima i to jest seria reportaży ogólnie rzecz biorąc o Europie. Tutaj jest napisane, w serii Sulina ukazują się książki historyczne i antropologiczne, proza podróżna, reportaże, eseje, szeroko pojęta literatura faktu. No i odkrywają nieznane strony fenomenu zwanego Europą, tak właśnie jest napisane. Tutaj mamy most. Nie ma lepszej metafory współczesnej Turcji niż most. Konstrukcja, która spina to, czego inaczej spiąć nie sposób. Każdy Turek ma w sobie takie mosty między tym, co nowoczesne, a tradycją, tym, co religijne, a ateizmem, tym, co europejskie, a orientem. I każdy Turek większość życia spędza chodząc po tych swoich mostach, tam i z powrotem. Witold Szabłowski tak to skomentował. Jestem ciekawa, w ogóle krótka książka, 140 stron. To też trochę mnie zmotywowało, bo chciałabym czegoś się dowiedzieć. A rzadko kiedy zdarzają się fajne reportaże, krótkie, no więc wzięłam i pani wypuszczająca też mi poleciła, więc mam. I teraz uwaga, przygotujcie się na tę sensację. Randka w Paryżu. Czasem warto pojechać w złym kierunku, by znaleźć wszystko, czego się szukało. Czy nieplanowana wycieczka może zmienić całe życie? Lorraine Brown. Randka w Paryżu. No romans. Kiedy, jak nie teraz? Już prawie sięgałam po jakieś takie dwudziestolecie międzywojenne, jakieś takie tematy wojny. I mówię, nie. Zostańmy jeszcze przy lekkich tematach, na które mam ochotę. A kiedy, jak nie latem, czytać jakieś romanse albo lekkie, obyczajowe, takie wiecie, społeczne książki. Tu mamy historię. Dziewczyna z chłopakiem jadą do Amsterdamu na ślub jego siostry. A nagle, to nie jest spoiler, to jest w opisie, chyba w nocy, w trakcie drogi, pociąg się rozdziela i jedna część jedzie do tego Amsterdamu, ale druga część jedzie do Paryża. Ona zostaje w tej drugiej części, tak mi się wydaje. I jest bez telefonu, bez niczego, musi czekać na kolejny pociąg do Amsterdamu, no i tutaj się chyba rozgrywa temat. Zobaczymy, lekka książka. Reportaże to nie są rzeczy, od których ja wymagam wiele, wymagam lekkości, wymagam tego, żeby mi się fajnie czytało, żeby mi się wkręciła w historię i żeby nie było zbyt tandetnie. I też wymagam tego, żeby potrafili ze sobą o nich rozmawiać i żeby tam nie było samych tylko jakichś dziwnych scen i nieporozumień, żeby potrafili ze sobą rozmawiać i byli w miarę dojrzali chociaż, chyba że mówimy o 15-latkach, a rzadko kiedy 15-latkowie to są bohaterowie romansów. To nie jest książka chyba dla młodzieży, ale wydawnictwo kobiece, więc mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. No i słuchajcie, a propos tego, no to właśnie na Kindlu mam kolejny romans. Proszę bardzo. Nora, tego nie ma w scenariuszu, Annabel Monaghan. Rezolutna opowieść o prawdziwej miłości. Historia Nory i Leo zdobyła moje serce. Pochłonęła mnie całkowicie, dostarczyła kalejdoskopu emocji. To jest kilka jakichś cytatów z recenzji.
historia kobiety, która napisała scenariusz na film, chyba też właśnie jakiś taki romantyzowany. I zaczyna się to tak, że w jej domu ma się odbyć nagrywanie tego filmu, w jej domu mają kręcić ten film i mają przyjechać jakieś tam gwiazdy Hollywood, grać głównych bohaterów w tym scenariuszu, w tym filmie. No i będzie tam na pewno jakiś romans. Dopiero zaczęłam, chyba mam z 7%, więc nie powiem nic Wam, ale mam nadzieję, że w update'cie Wam coś powiem więcej. Szukałam czegoś dobrego i lekkiego i właśnie dużo osób polecało to. Kupiłam też audio e-booka mojej... chciałam powiedzieć szwagierce, nie mam szwagierki. Kupiłam też na prezent ostatnio właśnie żonie mojego kuzyna. Także Wera, daj znać, jak Ci się podoba i czy czytasz. No, to co? To tyle a propos książek. A, wiem, jestem jeszcze w trakcie Oto Pawła. Ostatnio już się sponiewierałam tym polskim, niepolskim. Słuchajcie, ta książka, Śmierć pięknych saren, ja Wam powiem, o czym ona jest, bo ona jest trochę o wędkarstwie. Nie spodziewalibyście się, co? Chyba, że już czytaliście i wiecie, ale ja się nie spodziewałam. Nie czytałam za dużo, słyszałam, że to jest po prostu fajna książka. To jest książka o wędkarstwie. O tym, co daje autorowi to wędkarstwo, jak pomaga mu w życiu, jakie elementy są dla niego ważne w tym, co to dla niego znaczy. Jak dzięki temu nauczył się trochę o życiu więcej i znajduje jakieś tam narzędzia dla siebie. No niesamowita jest ta książka. Ona jest taka z jednej strony prosta i zwykła w jak najlepszym tego słowa znaczeniu, a z drugiej strony ona jest jakaś taka baśniowo, utopijna. On niby tylko czasem jedzie na ryby, staje sobie na brzegu rzeki, rozkłada sobie krzesełko i łowi. Ale on o tym tak pisze. No właśnie, to niby jest tylko proste, ale to jest jakieś takie niesamowicie lekkie i piękne i zwykłe. I piękne w tej zwykłości i prostocie. I magiczne dzięki temu. Jakieś takie wow. No, więc jak słyszę, że to jest jakieś jego najlepsze dzieło, to dokładnie tak określa tą książkę. Mam chyba 70%. To jest jakieś takie piękne. To jest dzieło, to jest piękne dzieło literackie. To, jak on buduje klimat i używa języka, żeby opisać emocje, rzeczy, no właśnie ciągle myślę prostych, ale ponadczasowych, gdzie dotyka tematów codziennych trosk, ale i wielkich dramatów naszych życiowych, jak straty, jak śmierci, jak niespodziewane wydarzenia, jak wojna, jak prześladowania. O, no, powiem Wam, że aż sama teraz tak mam takie podsumowanie emocjonalne sobie zrobiłam sama z Wami. No, wow. Żałuję trochę, że słucham tego w audiobooku, chociaż dzięki temu pięknie mi się tego słucha, ale chyba chciałabym to czytać. Nie wiem, czy nie dokończę tego w e-booku. Bo te słowa są po prostu piękne. Pięknie brzmią. No, wow. Jestem zachwycona. Mam nadzieję, że dokończę tę książkę, zanim jeszcze skończę nagrywać informacje do tego filmu i będę mogła Wam coś powiedzieć więcej, bo zachwyciło mnie to serio. Więc jestem pod ogromnym wrażeniem, ogromnym, tego, że właśnie ona mnie zachwyca tym nieskomplikowaniem, niespiesznością, docenieniem w ogóle natury. No... nie umiem. Ktoś ostatnio napisał pod ostatnim moim filmem. Ktoś napisał do mnie ostatnio, że cieszę się, że recenzuję też tu książki. Od razu chciałam napisać, ja nie recenzuję książek, ja tylko opowiadam, co czytam. Ale w sumie to jest recenzja. Natomiast nie jest to kanał profesjonalnego recenzenta literatury. Ja po prostu chcę opowiadać Wam dość luźno i jakby swobodnie o tym, co myślę. Dlatego nie przygotowałam sobie scenariuszu, nie napisałam sobie opinii, co ja myślę o tej książce, bo chciałabym, żeby to po prostu płynęło jakieś takie flow z mojego serca i z tego, co ja sobie o niej myślę, co sobie o niej przypominam, żeby to było dość spontaniczne, jakby zachowując właśnie plusy tego, że to jest spontaniczne, a nie, że tylko sobie coś zapisałam. I nie powiem nic więcej, a może na coś bym wpadła. Także cieszę się, że to doceniacie, ale też mam nadzieję, że przymykacie oko na to, że to nie jest super profesjonalna recenzja jak z magazynu recenzenckiego. Ale dajcie też znać a propos recenzji. Co Wy ostatnio czytaliście, co Wy chcielibyście polecić mi albo innym czytającym komentarze, bo pod spodem też się nawzajem inspirujemy. No i co dziergacie, słuchajcie, do zobaczenia potem, powrzucam Wam teraz jakieś przebitki, za jakiś czas się zobaczymy znowu i mam nadzieję, że będę już po lekturze
Śmierci pięknych saren. No i że może coś więcej o tych romansach lub o tym moście Wam powiem. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych klipach. Miłego dziergania, miłego oglądania dalszej części tego filmu. Do zobaczenia później. Pa! Zakończam ten film i chciałam Wam zrobić update książkowy głównie, bo na drutach bardzo, bardzo powoli mi idzie. Skończyłam Śmierć pięknych saren. No po prostu to była piękna książka. Ona była krótka, prosta. Bardzo żałuję, że nie przeczytałam jej w papierze albo na Kindlu, bo uważam, że na pewno wyniosłabym z niej o wiele więcej i w ogóle chyba jeszcze nigdy tak nie miałam w życiu, że pomyślałam sobie po przeczytaniu książki, że na pewno wiele wyniosę z niej, jeżeli ją przeczytam drugi raz kiedyś. Nie mówię, że teraz, nie mówię, że za chwilę, ale wydaje mi się, że jak do niej wrócę i to w papierze, więc chętnie bym ją sobie po prostu kupiła, bo to jest mała, ładna książka. Teraz jest nowe wydanie, które z tego co wiem nie ma żadnej cenzury, a poprzednie wydania w Polsce były pod pieczą cenzury delikatną, więc fajnie jest móc przeczytać. I ogólnie zamykając to w klamrę, czyli tak chciałabym ją jeszcze raz przeczytać kiedyś, wydaje mi się, że czytając ją miałabym tylko uwagę na niej, bo jednak słuchając coś innego się robi i no, nie wyciągnęłam z niej pewnie całej esencji, ale właśnie fajne jest takie poczucie, że chcę ją kiedyś przeczytać, chcę może coś nowego się z niej nauczyć, z innego, pod innym kątem na nią spojrzeć. A z drugiej strony chciałabym podsumować, że to nie jest powieść taka od A do Z, tylko jest to zbiór opowiadań, czego ja właśnie nie czułam przez to, że słuchałam jej, więc tylko słyszałam tytuł nowego opowiadania i dalej lektor czytał. A czytając może po jednym, może bym sobie czytała jedno opowiadanie naraz, tak jak ostatnio robiłam w jakiejś książce. Jedno opowiadanko, jeden rozdział i też trochę czasu na refleksję. Więc to jest piękna, krótka, bardzo prosta, ale mimo wszystko bardzo przenikliwa i taka mądra książka. Jest napisana bardzo lekko, jest napisana z taką dziecięcą radością i prostotą i taką naiwnością, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, raczej naiwnością, która jest podyktowana tym, że jak jesteśmy jeszcze dziećmi, to nie wiemy do końca o tym, jak świat działa, nie wiemy o tym, jak jest dużo dobra i zła, jak to wszystko wygląda. I mamy tą taką ufność właśnie może bardziej i patrzymy bardzo prosto i szczerze na świat. I tutaj to są trochę takie fabularyzowane opowiadania i wspomnienia autora z dzieciństwa, a jego, albo takiego przełomu dzieciństwa, a lat nastoletnich, które wypadają w momencie chwilkę przed i na samym początku II wojny światowej. To też ma znaczenie. I on jest jeszcze właśnie tym chłopcem, który powoli widzi ten świat dorosły, widzi zmieniające się rzeczy i on właśnie obserwuje tym swoim takim dziecięcym filtrem, dziecięcym wzrokiem. Opowiada o rzeczach prostych w taki niesamowicie jasny sposób, który przez to jest też bardziej taki metaforyczny, bym powiedziała. Dlatego wydaje mi się, że można na wielu płaszczyznach interpretować różne proste sytuacje z jego życia, które mówią o rzeczach ważnych, ale tą refleksję widzimy my jako dorośli. Co jeszcze tutaj chciałam powiedzieć? No to jest taka książka, wydaje mi się, że uniwersalna. Chociaż tło jest takie, powiedziałabym, że trochę historyczne, trochę rodzinne, to każdy według mnie może się trochę z tym identyfikować i uważam, że
No to był strzał w dziesiątkę, że po nią sięgnęłam. Cieszę się bardzo z tego, ale chciałabym bardzo kiedyś po prostu ją przeczytać w spokojniejszym momencie może mojego życia. I na pewno za każdym razem można wynieść z niej coś innego. Także przepiękna książka, perełka. Nie spodziewałam się zupełnie, że ta pozycja zrobi na mnie takie wrażenie i okaże się naprawdę jedną z piękniejszych książek, które przeczytałam już w tym roku, a nawet powiedziałabym, że w ostatnich kilku latach. Także polecam Wam, jeśli szukacie czegoś niespiesznego, pięknego, dużo jest tej przyrody, natury, rodzinnych relacji. On jest też taki szczegółowy, on zwraca uwagę na takie rzeczy, które dla nas są zwykłym jakimś działaniem albo zwykłym elementem codzienności, a on po prostu opisuje to też jako zwykłe, ale to nie są zwykłe rzeczy i jakby czujemy tą magię też rzeczy prostych. Także przepiękna książka, nie chciałabym tutaj za długo się rozgadywać, ale bardzo Wam polecam, tym bardziej, że jest niedługa, ale naładowana według mnie i emocjami i sytuacjami i trochę takim właśnie tłem historycznym, no przepiękna Picobello. Także polecam Wam bardzo. Co jeszcze? Skończyłam Norę. Nora, tego nie było w scenariuszu. Wow. Mówiłam Wam, że potrzebuję czegoś lekkiego i nie wymagam dużo od romansów. Ale szczerze, mogę Wam powiedzieć, że to był chyba najlepszy taki powieść, powiedziałam, obyczajowa, romansowa, też z dawką humoru, którą czytałam chyba w ogóle w życiu. Nie pamiętam czegoś, co by było świetne, tak samo lekkie i tak dalej. Wydaje mi się, że to ze sprawą dojrzałości bohaterów i tego, że to nie są młodzi ludzie, nastolatkowie, tylko już osoby, nie wiem, około 30, czy nawet dalej, którzy no coś w życiu już przeżyli, osiągnęli albo właśnie stracili, którzy mają już jakiś bagaż ze sobą i dzięki temu oni są mądrzy, oni ze sobą rozmawiali. Wow, niespodzianka. Więc to był ogromnym plusem, że oni rozmawiali i te ich rozmowy były o życiu, o prawdziwych sprawach, nie były tylko takie błahe i tylko i wyłącznie romantyczne i takie podszyte erotyzmem czy jakimś flirtem, więc nie wiem, jak opowiadać o takich książkach, żeby nie zaspoilerować nic. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak wspominałam wcześniej, jest autorka scenariusza, przyjeżdża na plan zdjęciowy przyjeżdżają gwiazdy Hollywood, które grają w tym jej filmie, w filmie, do którego scenariusz napisała. I w pewnym momencie zawiązuje się relacja z jedną z tych osób jej, taka platoniczna i taka jakby koleżeńska. Ona ma dwójkę dzieci, zostawiła, ostatnio mąż ją zostawił, ale tak naprawdę okej, mam nadzieję, że to nie jest spoiler. Przeczytam, co jest na okładce albo w opisie tej książki, jeśli coś z tego, co powiedziałam, nie będzie tam zawarte, albo nie widać tego na pierwszych stronach książki, to usunę, ale wydaje mi się, że to nie są spoilery. No i dzieją się tam takie rzeczy. Oczywiście jest taki moment, że mówisz sobie, Jezu, po prostu powiedzcie coś sobie, albo z jednej strony oni rozmawiali, ale w tych takich kluczowych momentach jest takie coś, czy możecie po prostu do siebie zadzwonić, albo czy możecie ze sobą porozmawiać, albo czy możecie sobie powiedzieć coś, po prostu zróbcie coś, nie? Że po prostu wiemy, że chcemy czegoś innego w tej książce, a dzieje się coś innego. Ola, dobra komedia romantyczna, komedia, no trochę komediowa, ale to jest dobry romans, po prostu powieść obyczajowa, ja bym powiedziała, mega fajna, fajni bohaterowie, dużo rozterek i też bólu i takich prawdziwych emocji i też ten element jej bycia matką i tego, jak też to wszystko wpływa w ogóle na dynamikę w rodzinie i taką chęć ochrony i tak dalej. Także fajna, jeżeli szukacie czegoś na lato, Nora tego nie ma w scenariuszu, polecam Wam. Chciałabym jej dać takie niecałe 4 gwiazdki, 4, 3,5, 4/5, no więc polecam Wam bardzo serdecznie, mega fajna książka, wciągnęła mnie tak i to było tak, że ja chciałam wiedzieć, jak ona się skończy, dawno tak nie miałam i ogólnie w tych romansach po prostu czytam, sobie tam podczytuję, a to było takie, że po prostu leciałam, szybko robiłam sobie kolację, leciałam na balkon, szybko chciałam czytać, siadałam sobie w mojej huśtawce i chciałam dokończyć, chciałam wiedzieć, chciałam bardzo ją skończyć, chciałam wiedzieć, jak to się rozwiąże, byłam mega podekscytowana i zaangażowana w tą historię, co myślę, że też jest kolejnym elementem, który wpływa na to, że polecam. Także coś pięknego, klasycznego i coś romantycznego po drugiej stronie, że tak powiem, moich rekomendacji. A propos mojego dziergania, słuchajcie, to tak, mam 8 jakichś centymetrów w Julia Bug. I to jest bardzo wymagający projekt, nie spodziewałam się tego w ogóle.
Ale jest jeden rząd, który jest prosty i łatwy i przyjemny, jest drugi rząd, który jest trudny i po prostu tak mieszasz, mieszasz i po prostu nadgarstek. Naprawdę, rozmawiałam dzisiaj z kimś, kto też robi tą torebkę, że po prostu pół swetra bym zrobiła i by mi się tak chyba ręka nie zmęczyła jak tutaj, bo te taśmy naprawdę są sztywne, ciężkie, jakby sztywne, no są po prostu twarde, więc to jest wymagające, ale mam wielką nadzieję i podejrzewam, że efekt będzie mega satysfakcjonujący, także dziergam powoli, ale dziergam. Mam trochę szersze dno, więc mam nadzieję, że włóczki mi starczy, może skończę z centymetr szybciej, że wystarczyło mi na rączki. I chyba rączki po prostu będę robić dwie na raz, robić takie po prostu i-cordowe dwa sznurki. Po prostu będę robiła je dwa na raz, żeby starczyło mi włóczki na, i żeby one oba były równe po prostu. To jest mój pomysł. Bardzo mi się też plątała włóczka, bo jednak to są trzy nitki, z czego jedna jest z środka i z zewnątrz. Więc majtała mi się tam ta włóczka i chyba jeszcze z dwa razy po drodze musiałam ją przerwać, przeciąć, bo mi się tak poplątała, że nie byłam w stanie tego rozplątać. Więc trochę stresu. Trochę stresu i siły mnie kosztuje. No natomiast nie mogę się doczekać. Muszę jeszcze wykombinować coś na dno, bo jak coś się tutaj wrzuci, to to się zapada. Ale jeśli macie jakieś rekomendacje albo robiliście i wkładaliście coś tutaj na dno, żeby je trochę usztywnić, to dajcie znać. No i potem się to krochmali, albo właśnie jest taki spray podobny z krochmalem. Dajcie znać, czy to działa, czy tego nie kupować i jest to przereklamowane i lepiej to po prostu wykrochmalić. Więc to jest mój projekt aktualny i kolejny mój projekt to ten Ankers. Zrobiłam właśnie ten łososiowy kawałek i jeszcze tutaj kilka pasków i chyba skończę tutaj tułów, bo to jest rozmiar 6-9, także, także jeszcze niewiele mi zostało i bardzo, bardzo dobrze mi się to dzierga. W porównaniu do tego, jak czasami zrobię kilka rzędów tego, to po prostu jest takie miękkie i takie miłe, jak masełko idzie. No więc jestem zachwycona. Upewniam się, czy ja tutaj mam. Przez to, że on jest taki, jak widzicie, że musisz, nie możesz się pomylić o oczko, bo ci się przesunie cały rząd i właśnie ostatnio cały ten trudny rząd musiałam spruć, bo zgubiłam gdzieś jedno oczko i jakby przesunęło się ten wzorek o jeden i było nierównomiernie i było jakby nie nad sobą. I to był tylko jeden rząd do sprucia, a mi było smutno, jakbym spruła całą torebkę. Więc takie sytuacje. I jeszcze mam do Was prośbę, pytania, bo nie mam nic kolejnego na druty i szukam jakiegoś wzoru na szal albo apaszkę. Coś w stylu Sophie Scarf od Petite Knit, ale po prostu bardziej mi chodzi o to, że proste, dość wąskie ogólnie w szerokości. Nie takie, nie jakaś chusta trójkątna, tylko raczej mniejszy projekt i szukam czegoś nowego na tę jesień. Chciałabym zrobić też na pewno Sophie, dwie chyba mam w planie. I chciałabym zrobić coś nowego, coś w miarę prostego, jeżeli chodzi o wzór, nic ażurowego za bardzo. I właśnie zastanawiam się, czy to nie byłby dobry moment, żeby zrobić coś kolorowego, bardziej wielokolorowego. Dajcie znać, czy macie jakiś pomysł, albo czy dziergaliście coś fajnego, co będzie dość proste w estetyce, niezbyt skomplikowane, fajne właśnie do dziergania i w miarę takie, nie wiem jak to powiedzieć, uniwersalne, nie? Czyli nie musi być ani super eleganckie, ani super jakieś takie nowoczesne. Szukam takiego wzoru, także dajcie znać, czy macie mi coś do polecenia, bo ja szukam i nic nie znajduję i w kółko widzę Sophie Scarf, więc czekam na rekomendacje. No więc u mnie na drutach tak, trochę jeszcze lata, już troszeczkę jesień, zima, wczesna wiosna. Dajcie znać, gdzie Wy jesteście na tej sinusoidzie, czy już koniec lata, czy jeszcze dalej ciśniecie bawełnę, czy może już zupełnie myślicie o mięciutkim merino i innej wełnie dziewiczej. Ja już, mimo że jest środek lata i druga połowa lipca się zaczęła, to mam takie poczucie i takie czuję rześki powiew jesieni i wracam zaraz chyba do mojego melange sweter dla narzeczonego, bo rękawy tam czekają fajnie jakby na jakieś pierwsze zimne wieczory. Już go miał we wrześniu albo pod koniec września. Także to są moje plany. Nie wiem, co kolejnego na druty wrzucić. Właśnie myślałam o tej Sophie, bo czekają mnie urodziny we wrześniu, na które chciałabym ją podarować komuś. Także może to. A jeśli Wy macie rekomendacje, to czekam na Wasze informacje pod spodem. No i co? I miłego oglądania. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że coś miłego dziergaliście, albo sobie przynajmniej odpoczęliście przy kawie lub herbacie.
Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Zapraszam też do ulubieńców wiosny, którzy ostatnio się pojawili gdzieś tutaj pod. Staram się go podlinkować, a jak nie, to jest na pewno na dole. I co? Miłego dziergania, miłego czytania. Dajcie znać w komentarzach, co wy dziergacie, co czytacie. Czy polecacie jakiś fajny romans? Czy czytaliście może Śmierć pięknych saren? Bardzo jestem ciekawa, chciałabym podyskutować z kimś o tej książce. Nie znam nikogo, kto ją czytał na żywo osobiście, więc jeśli wy czytaliście, to dajcie znać. Potrzebuję jakiegoś wirtualnego klubu książki. Po prostu chciałabym gadać o tych książkach inaczej, tylko niż pisząc z kimś. Więc dajcie znać, czy czytaliście. Jestem ciekawa waszej opinii. I co? Do zobaczenia w następnym filmie. Chciałabym, żeby pojawiały się one średnio raz na tydzień, półtora. Mam nadzieję, że ten zobaczycie już w końcówce lipca i że miło spędziliście ze mną czas. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!